Hej, przez ostatnie 3 dni było mnie krucho z czasem, aczkolwiek codziennie przychodziłem tutaj zerknąć, jak to wygląda po oprysku tym wrotyczem. To jest napar z wrotyczu, 1:1 z wodą. Zapryskane było trzykrotnie, bo z rana, wieczorem i na drugi dzień z rana. Potem przez 3 dni to tak naprawdę stało od momentu pierwszego zapryskania nieruszane, tylko przychodziłem zobaczyć, czy coś się zmienia. No i już po pierwszym zapryskaniu dużo się zmieniło, gdyż połowa mszycy, która była zielona, zrobiła się czarna. Na kolejny dzień następna część mszycy zczarniała. Część została taka półprzeźroczysta, biała się zrobiła. Na początku nie było widać, żeby coś tam znikało z tego krzaczka, aczkolwiek po lekkim dotknięciu okazało się, że ona po prostu odpada. Mszyce pozdychały po prostu, nie ma, one nie wystraszyło je to, nie odgoniło, tylko po prostu zaczęły zdychać. I to takie suche wiszą tutaj, nie wiem, czy to będzie widać. Suchutkie resztki, takie niedobitki, które po lekkim dotknięciu odpadają. Brałem to przed chwilą sobie jeszcze specjalnie na kartkę, żeby zobaczyć pod lupą, czy na pewno, to nie jest moje wrażenie, ale ewidentnie napar z wrotyczu je zabił. To nie jest kwestia odstraszania, tylko po prostu kwestia zabijania mszycy. Niestety nie mam żadnego pojęcia, jaki może mieć to negatywny skutek na nasze zdrowie, jeśli chodzi o pryskanie po warzywach. Ale bankowo jest to mój teraz numer jeden, jeśli chodzi o wszelkie róże, nie róże, jakieś tam krzewy ozdobne. Raz, że nawóz dolistny, a dwa, że świetnie wybija robactwo. Warto by to było jeszcze przetestować na innych, że tak powiem, gatunkach, czyli na mszycy czarnej i myślę, że mszyca czarna by była tutaj najlepsza, bo to jest taka najbardziej pospolita, ta buraczana, poza zieloną oczywiście. Pokuszę się o to w najbliższym czasie. Kolejny mój taki pomysł jest to, żeby spróbować zrobić ten sam napar z tui. Jakby nie patrzeć, w tui jest bardzo dużo tujonu. Zresztą tujon tak naprawdę wywodzi się z nazwy od właśnie tui, tujon. Jeśli to on sprawił, że wyzdychały te, że tak powiem, szyce, to napar z tui powinien być jeszcze lepszy, a co oznacza? No do tui mamy dostęp praktycznie cały rok, ona jest cały czas zielona, więc można było sobie tam z wiosny ponacinać gałązek i zrobić taki napar. A do wrotyczu niestety już, zwłaszcza do kwiatostanów, nie ma takiej opcji, żeby to zbierać o dowolnej porze roku. W wolnej chwili, jak żona wróci, na pewno to przetestuję oraz przetestuję jeszcze próbę zrobienia takiego naparu na bazie alkoholu, czyli zbiorę kwiaty do litrowego słoika, zaleję go 50% alkoholem. Takie coś jest zakonserwowane, więc na pewno na dużo dłużej można to gdzieś odstawić i zobaczę, czy na przykład taki roztwór, nie wiem, 1:50, bo jakby nie patrzeć, alkohol bardzo dobrze wypłukuje tujon właśnie z rośliny. Czy to nie zna również egzaminu? Jeśli by się okazało to skuteczne, to by było to świetny sposób dla tych, którzy chcieliby sobie na przykład teraz zrobić taki napar, taki wyciąg i przechować go do, dajmy na to, wiosny przyszłego roku. Cóż, na dzisiaj to chyba już wszystko. Muszę wracać, kontrolować sytuację w domu, przygotować chałupkę do powrotu powiększonej rodzinki. Wam dziękuję za wszelkie miłe komentarze. Myślę, że w najbliższym czasie jeszcze wrzucę filmik o produkcji sadzonek, bo zacząłem sobie robić właśnie sadzonki roślinek właśnie na powiększenie, że tak powiem, upraw. Czyli zacząłem rozmnażać jeżynę. Chcę zrobić kilka młodych sadzonek właśnie żywotnika. Między innymi spróbować, tak wydaje mi się, że trochę późno jak na pałownię, ale rozmnożyć pałownię z jeszcze pędów zielonych. To było na tyle. Dzięki za oglądanie. Życzę miłego dnia, popołudnia. Nie wiem, kiedy ten filmik się ukaże. I polecam ten środek, zwłaszcza jeśli chcemy pryskać uprawy, których nie spożywamy, albo już spożyliśmy owoce, a chcielibyśmy zwalczyć z nich wszelkiego rodzaju szkodniki, bo to ewidentnie jest fajne, skuteczne. Przyznam szczerze, na początku byłem sceptycznie nastawiony.
Dobra, na razie koniec mojej paplaniny. Trzymajcie się. Hej.